Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Marusik. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Premier, Szanowni Państwo, dziękuję Panie Jarku, bo jesteśmy bardzo bliscy w sposobie naszego myślenia. Zabieram głos jako członek Grupy Europa Narodów i Wolności, ale również jako Polak. Jako Polak nie martwię się tym, że obca konkurencja nas, Polskę, krytykuje. To przecież może oznaczać, że władze polskie podjęły jakieś decyzje czy jakieś działania ewidentnie zgodne z polskim interesem państwowym i polskim interesem narodowym, więc raczej powinno mnie to cieszyć. Również specjalnie nie martwię się opiniami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, jakie padają na tej sali, bo nie mają one wpływu na sytuację w Polsce. Tam rozwiązujemy swoje problemy. Natomiast problemem jest sam fakt, że ta debata tutaj się odbywa. To jest właśnie problem Europy, bo ta debata jest ostentacyjną manifestacją mieszania się czynników zewnętrznych w wewnętrzne sprawy suwerennych państw. I to jest choroba Unii Europejskiej. Ta debata nic nie mówi, bo nie może niczego powiedzieć o politycznej kondycji Polski. Natomiast ta debata bardzo wyraźnie mówi, bardzo wiele mówi o katastrofalnej sytuacji politycznej Unii Europejskiej jako pewnego projektu politycznego. Jest ucieczką od jakichś wszelkich takich realnych problemów, których Unia Europejska w tym kształcie nie jest zdolna rozwiązać. Więc mówiąc jako członek Grupy Politycznej Europa Narodów i Wolności, pragnę Państwu podkreślić i apeluję, żeby to zauważyć w końcu, że ten projekt się wyczerpał, że on już biegnie tylko siłą pewnej inercji. Jeżeli Europa ma odzyskać kondycję, jeżeli ma się rozwijać i zapewnić nam bezpieczeństwo, trzeba wypracować nową formułę koegzystencji europejskich, suwerennych, niepodległych państw. I to stoi jako zadanie przed nami i to jesteśmy winni naszym ojczyznom i naszym rodakom. Dziękuję bardzo.